Hearthstone, Heroes of Warcraft. Hej, 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 witamy Państwa bardzo serdecznie. Jestem Rogzem, to jest Mateusz. Siemasz, Mateusz? Witam bardzo serdecznie, bardzo dobrze się mam. Akurat z wakacji wróciłem wczoraj, więc wypoczęty i gotowy do gry. A opalony jesteś? No raczej. Tak bardzo ładnie, no. Prawie nie czerwono. Proszę, miłych, drogich Państwa, zagramy sobie karczemną bójkę, a w karczemnej bójce są już dostępne te karty wielkiego turnieju, które normalnie nie są dostępne. No to wyzywaj mnie, podle. Już szukam, mam. Poszło wyzwanie. Okej. Karty, które dostaniemy, to są karty losowe, tak? Czy tam są jakieś ułożone deki? Są niestety tylko dwa deki, łowcy i maga, tak jak widać, i one są zawsze takie same. Jeden dek maga opiera się na inspiracji głównie, a dek huntera opiera się na tej nowym systemie potyczek, że tam wyciąga dwie karty stali, swojej i wygrywa ta, która ma większy koszt. Rozumiem. Okej, spoko. Ja już grałem jedną bójkę właśnie magiem i wygrałem, więc taka sytuacja. Ja już przygotowałem się i chyba nawet z 8 albo z 9 rozegrałem. No co na już super tajne taktyki. Okej. Gotowe. O się. Pan Słonik. No mój jest trochę większy stronnik, ale no na tak, Boga... No ciuteczkę. 9 many to raczej nie wchodzi w rachubę w najbliższych turach. Okej. 8 tur szybko minie. Całkiem ciekawe są te talie. Chociaż nie podejrzewam, żeby podobne były normalnie na rankedach, ale tutaj tak jako prezentacja dodatku całkiem spoko. Okej. Dobra. Zrobimy tak. Okej. No dobra, ja swoje rozegrałem. No. Ja mogę tutaj ciekawego zrobić. Może takie. Nie zginie od Arkham Shota. Okej. Co byśmy tu chcieli zrobić? No dobrze, zagrajmy to w ten sposób. Gotowe. To nie jest zbyt pocieszające. Ej, znowu przegrałem. Tak, tylko wiesz, ja dociągam te karty, wiesz, takie potężne, nie? Jeszcze jakby dostało jakiś bonus, wiesz, tarczy śmiechu czy coś, nie? Ale to potężne karty są spoko, bo ja nie mam jak tego usuwać później. O, come on, więc plus jeden do tej kulki. Tak się nie godzi. To jest dopiero fajne. Okej. Nie podoba mi się ta moja mechanika. Też osobiście wolę maga. Ten jousting taki. Bieda tutaj, powiem ci, u mnie. Kredzi. Bo ta mechanika... niedźwiedzia? Ta mechanika, wiesz, że kto ma silniejszego stronnika stali, to jest takie RNG, że to po prostu, wiesz, już bardziej być nie może, nie? Natomiast ta mechanika inspiracji jest całkiem... O Jezus! Powiem ci, że ja tych dwóch nie dostałem ani razu. A ja mam. Ja tutaj mam kombo, za chwilę będę strzelał. I co zrobimy tylko tak? Kurde, mam. Nie udziwany, co zobaczymy? To nie widzi, no. A-o. No to trochę psuje moja kombo, niestety. Tylko mam cichą nadzieję, no nie wiem co tutaj w tym deku jest jeszcze, cholera. Dobra, to teraz moje kombo. A, tak. Za dwa. I za dwa. Kurde. Jak ci się te karty ułożyły dokładnie, no? No muszę przyznać, że genialnie. Jeszcze tylko brakuje mi smoka, który pozwala mi używać Hero Power ile razy chcę. No dobra. To nie było fajnie, niestety. No wiesz co, no, tak jeszcze fajnie. Pora, żeby przestało być fajnie, no. O. A co powiesz na to? O kurde. A w ogóle mi się to nie uśmiecha, powiem ci. No nic nie mogę zrobić, no. Ja muszę przyznać, że mi się całkiem podoba. Oh really? No kurde, no. No nie mam jak w ogóle. Oh my god. Marcheweczka? Dziękuję, bardzo smaczna. No nic nie poradzę, no. Nic się nie dzieje, mamy jeszcze jedną. What the fuck? No dobra, no. To właściwie raczej szanse na przeżycie są niewielkie. No też jak grałem Hunterem, miałem właśnie taki problem, żeby pozbyć się takich kord ze stołu. Tam niby jest ten cały, ta kreatura za 7, która jak inne kreatury dostają obrażenia, to ginie od automatu, ale do tego jeszcze daleko. No to mi się kurde trafił. No dobra, no. Niech ci tam będzie dobrze. Shit. No nic nie miałem na ręce, no nic nie wiem, no. Oddasz się, a dam ci żyć. Tak z ciekawości zobaczę, jakie czary się dostaje. Zabójczy cios i... nowy nabytek. Braniec Walena. Kurde. No to póki ale co? Ci się te karty, ja pierdzielę, no. No raczej. Dobra. Co było zrobić, no? Teraz ja dostanę Huntera, to już nie będę taki sprytny. No nie wiem, czy tak się wydarzy. No, mam nadzieję, no. Goddammit! Ciekawe ale jak to wygląda. Drżyj przed potęgą elfów. Okej. Ciekawe jak te staty wyglądają w zwycięstwach i porażkach, w zależności od tego, kto jakiego bohatera dostał. Właśnie nie podają żadnych takich statystyk na tych bójkach. Mogliby... fajnie by było. Zwłaszcza na taki. Zostanę prawdziwym rycerzem. No, albo na tym, co był Deadwing i Ragnaros, bo... ile Deadwing? Nefarian i Ragnaros. Bo bardzo często ludzie narzekają, że te deki są niezbalansowane, jeden jest silniejszy od drugiego. A nie, tam tej bójki to nawet nie widziałem, o której mówisz. No to była pierwsza. W pierwszym tygodniu, jak wyszły bójki. A tam był Nefarian, który miał bardzo fajny początek, natomiast late game bardzo słaby i Ragnaros, który miał odwrotność tego. To jest w sumie podobnie, bo ten mag ma dobre early, ale słaby late game, a ten Hunter wydaje mi się, że ma dosyć dobry late i słabe early. Zobaczymy, no faktycznie mam strasznie dużo, wiesz, kart za 7, za 9 i... szukam. No ja takich kart właśnie w tym magu chyba nie mam zbyt wielu, tam parę kojarzę, ale to... okay. To jedno. Dobra, mam jeszcze Koldara Trae'ka za 6, to dwie. Okej. No nie mam szczęścia w tych pojedynkach. Wiesz co, to nie jest nawet kwestia szczęścia. Ja mam po prostu takie potężne, wiesz, te karty bestii, nie? Znaczy, karty stronników no, mam w tym deku mocnej. Oż ty, no te maluchy to mam jeszcze jakąś odpowiedź, ale już na te większe później nie jest tak kolorowo. Da się spieszyć. Koldara. Trochę bieda niestety. No, no nieszczęście u mnie też. Bo to jest jedyne moje zagranie. A nie, chwilę doszło. Możemy sobie zrobić tak jeszcze. God damn. Co my tu mamy? Okej, no dobra. Okej. Coś czuję, że możesz trochę kart teraz dobrać. No. Gotowe. Okej, no. Tylko, że to wszystko patrz, drogie, kurde. Kurewsko, powiem ci. Oko za oko. No nie do końca rozumiem... Aha, nie, chwilę, bo to nie jest sekret z doku. No też mi się trafił z tego Spellstealera wcześniej i tak... Mówię... No. Żyjemy, może być. No. Mhm. Jemka. Tangisz. Problem. No nie jest to tak duży problem, jakbym chciał, żeby był, no ale... To mały też nie jest. No, ale zważywszy na to, że te kulki jeszcze nie wiem, co tam ci się kurde kombi w łapie. Jakieś fajne karty tu się znajdą. Czekać nie będę, no dobrze, zabijemy to na pewno. Dorzucimy na przykład takiego. Może być. Okej. Co my tu mamy? Shit. Skurde pieprzona loteria, tyle ci powiem. Okej, no dobra, no. Ja narzekać nie będę. Kurnia. Jest komuś z szarżą. No dobra, no. Co my tu mamy? Takie coś. Kurde, no nawet się wiesz. Ja pierdzielę. Nie mam się za bardzo jak wybronić, no. 5-3 to mi nic nie zrobiło. Bułeczka, no dobrze, może być. To my zagramy takiego kilka tym razem. Żeby nie było, że tutaj nie mam żadnych większych kreatów. No dobra. To jest niegłupie. O Boże drogi. Nie wiem co wystawić, no po prostu masakra. Nie no, zaatakuję tym. Prawda? No misio, no. Tylko, że ja z misiem nie mam co teraz zrobić. To jest mały problemik. Nie no, mogę go zabić. W sumie może to nie głupie. Dobra, to zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Niech będzie. Okej. Shit. Co ja tu mogę zrobić, no? Może być. No wiesz, no to jest mniej więcej tyle. W ogóle mi się nie skąpił ten dek. No, ja tego nie mogę powiedzieć. No, ja to mogę teraz strzelać. Po 3. No. 4 razy. Kurde, nie wiem co wyrzucić. No muszę dostać ten deck maga. Te kreatury, te takie małe, co zwiększają atak specjalny. Straszna rzeźnia. No, one są fajne. Też mi się podobają od początku. Aż podobały od początku, kiedy Blizzard ich pokazał. Kurwa, twoja mać, no przecież ja zwariuję. No przecież to jest jakieś popierdzie. Przed potęgą elfów. Ja dostałem 7 razy? Chyba 8, jeżeli dobrze liczę. Znaczy nie jestem pewien, ale albo 7, albo 8, a ja raz. Ten maga na te wszystkie gry. No dobra, teraz mam beznadziejne rozdanie. No stary, no. Co ty powiesz? I nie żartuj. Chyba, że dopiero coś przez najbliższe 2 tury. Okej. No niestety, w drugiej turze Hero Power nie jest najlepszym takim. No patrz, raz jak dzik się mógł w dobrym momencie pojawić, to się pojawił. Niebywała sprawa. Teraz co ja mogę zrobić? Nie, serio, teraz dobieram wszystkie najdroższe karty w tej grupie. Ready. Okej, okej. Co my tu chcemy zrobić sensownego? Łapeczkę. Dziwne wrażenie, że to freezing trap. Yep. To niedobrze. No, to dobry momencie. Ojej. Teraz gierka jest w miarę wyrównana, tak myślę. A mi do tej pory. Hunter Marks. Może Hunter's Mark. Czemu ja to wymawiam dziwnie? Oho. Płotko. No dobra. Teraz ja nie mam co zrobić. Czy to jest snipe? Strzelam, że tak, więc robimy tak. A jednak nie. Okej. Czyli pewnie nie dziwadek. No dobra, dobra. Co byśmy chcieli tutaj sobie zagrać, co? Okej, no zagrajmy tego. Gotowe. No niestety, nie tym razem. No to się... To dupy jest ta mechanika, kurde, w porównaniu do inspiracji, no przecież kuźwa. To jakbyś, wiesz, ty rzucał inspirację i 50/50, że zadziała. To mniej więcej porównywalne by było. No, całkowicie się z tym zgadzam. Jeszcze ta wredna jędza, no... Tak, jasne, sobie rzucę zaraz. Ta wredna jędza ma jeszcze, kurde... 6 życia, no. Tak łatwo ją zabić. Tak swoją drogą nie rozumiem, czemu Blizzard tak się uparł na robienie tej gry aż tak bardzo losowej. Będzie jakiś koks? Uh-oh. No dobra. Nie był taki straszny. No. Gotowe. Tak to się potoczyło. To mi się wcale nie podoba. W tym momencie nie jest zbyt kolorowo, no ale dobrze. Damy sobie radę, tak myślę. Żywych lub martwych. Ej, to moje. A dostałem. Tak w prezencie. Teraz stwierdziła, że mi sprezentuje coś takiego. To mam 8 życia. To jest pewien powód do zmartwień. Bestie są mi posłuszne. Mogło być lepiej, prawda? No tak, miałem już przed oczami Kinga Kroszora i mówię uh-oh. Ale na szczęście trafił się wilczak. Uh-oh. Szkoda, że to nie szarża, nie? No dobra, wiesz co, no, powiem ci, że mnie to akurat pasuje. Teraz ja tutaj jestem troszkę w opałach. To mi się to specjalnie podoba. Dobra, chrzanić gramy hunterem, więc grajmy w ten sposób. No i bo ja za chwilę zginę. Ja to zabiję. O, 3, 5. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Zabijemy tego. Naprawdę miałeś aż tak fatalne rozdanie, czy... Dajesz mi fory. No mam kartę za 5, 6, 6, 8, 5, 3 i 5 na ręce. Mogę spocząć na laurach. Do sprawdzenia na filmie, ja ich to nie robię. Pierwsza taka sytuacja, w której ten deck faktycznie gdzieś tam miał problem na starcie. No dobrałem chyba wszystkie najdroższe karty poza tymi takimi giantami 8 na 8. Jeżeli mnie pamięć nie myli. No dobra, dobra. Jestem niepokonany. Nie martw się, no. Wygrywać to ja nikomu nie daję. Gotowe. No dobra. Mam 5 KP, czyli 3 tury maksymalnie. W związku z czym trzeba by się pospieszyć. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O tak. Co ty tam... Zapomniałem w ogóle o tym sekrecie. Ale to i tak musiałeś go w końcu wykopać, nie? Tak, tylko mogłem nie zakrywać Ronina i go zabić, tego Mićka, to bym nie zginął teraz chyba, chociaż widzę, że i tak mógłbym zginąć, czy jednak nie? A i tak bym zginął. No, ale nie chciałem cię pozbawiać nadziei, to tak pięknie zawsze. Nadzieja to jest taka, wiesz, ważna rzecz w życiu. No wiem, życie bez nadziei to ciężkie życie. Zawsze przeciwko... No come on, what the fuck! To może to jest tak, że ty mnie wyzwałeś i dlatego... I dlatego gram magię? Nie mam pojęcia, no bo wiesz... Możliwe. Do jakiego stopnia może to tak działać właśnie? Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. A to, że 4 razy trafiłem maga, no 1/16 niezbyt dużo. Pułapeczka, no dobrze. Teraz to niedźwiedzia pułapka czy mrożąca pułapka? Jest to upierdliwa pułapka, niewątpliwie. Risk. Mogłem słonia wystawić, ale uznałem, że to będzie lepsze, bo kurde, słonia byś mi zabił od razu. I taki byłby efekt. Żaden. Gotowe. Nie jest powiedziane, że teraz go nie zabiję. No nie, nie wiadomo. Ale coś będziesz musiał zrobić, no coś wydać, jakąś manę czy coś, no. A tak byś go zabił? O, shit. No kurde, żelek, no. Nie, nie prosiaka, no na kiko mi ten prosiak teraz. To jest obrażenie zawsze tada. A to no, co ma wyjście, no musi. Iść to wioł. My zrobimy sobie tak. Chociaż w sumie najpierw powinienem zagrać tego, co daje czary. A, zbyt mnie zmieniło. No dobra. To jest kurde zagadka zawsze, co to za zaklęcie może być. Dobre pytanie, co to może być za zaklęcie? Lepsze pytanie, co ja mogę zrobić fajnego? Spróbujmy zrobić tak. Okej. Zdarzenie. No niech będzie. W takim wypadku czaromiotem sobie tutaj poczarujemy. Popcorn. Shit. To mi nic nie da. Dobra, zagrajmy to tak. Gotowe. Duck and load. Fantastycznie. Karta, która mi w ogóle nie... Dostałem kartę, która totalnie mi się do niczego nie przyda w tym deku. Możesz zgadywać. Za 0 zabij demona i dostań 5 życia. A nie, Boże, przecież to Huntera. To chwilę. To Huntera, karta, która się nie przyda. King Kroszor? Nie. Aktywuj agonię u wszystkich twoich stronników. A tu nie mam. Jak to się tam nazywa. A nie, mam jednego stronnika z agonią chyba. W deku. Jezus, duplikacja? Nie, aż tak dobrze nie ma. O nie, duplicate. Z agonią masz szkieleta chyba. Za 6, 7 na 4. Ale nic więcej nie kojarzę. No, właśnie tego mam. To nie jest dobre. Uff. No kurde, nie dość... Moje najszczersze No to jest duplikat, nie? O to mi chodziło. Nie no. Aha, to ten. Bo duplikacja to jak zabijesz kreaturę, to dostaje 2 kopie. Tylko odbicie. Ustrzane odbicie. No, wiem, pomyliłem się. Kurde, no, fucking Lancier. Ponegocjujmy. Poddasz się, a dam ci... To ja sobie czarów podobieram trochę, może? Nowy nabyt? A nawet niezłe. No, to działało. Tym razem się nie udało. A okej, no zabijemy. Tylko, że on, wiesz, kosztuje 6 i... Jakby się to nie udało, to ja bym już totalnie przechlapany. Nowy nabytek? Takie cudy. Co my zrobimy? Ja tu niestety niewiele mogę zrobić, no. Stary, wiesz jak ta agonia brzmi na szkieletowym rycerzu? To wraca go do ręki. No właśnie, no to wiesz, nawet... Użyjesz tego... I wygram i osiągnę sukces, to wiesz, to będę... To mi wróci do ręki, ciekawe, nie? Czy dostaniesz drugą kopię do ręki, czy ten ze stołu wróci do ręki? Nie, to... Właśnie ty, to ciekawe, wiesz? Ja to zagram, ja pierdzielę. Ale nie, no on wróci, jak już chyba... dobre kombo do przewidzenia, kombo, stary, nie? Ale... to jest... Była potęga Talaranu. No, to się musiało tak stać, no. Cholerny świecie. O, ja ciekawe mam kalkulatorem, ciekawe jak to będzie działać. Wiesz co, na tym nagraniu twoim to, kurde, ja wezwę ciebie, zobaczymy czy to będzie miało jakiś, wiesz, efekt. A, okej. Okay. No problemu. To mi się wcale nie podoba. To też mi się wcale nie podoba. A, muszę cię zabić w tych dwóch turach czy coś, nie wiem. Nie wiem jak to zrobić, ale plan jest dobry, nie? Ja się nie zgadzam na żadne zabijanie Mateuszka. What the fuck? Coś ty dostał, kurde. Forma cienia teraz ten, strzelam za 2. A, jeszcze sekrety dostaję, znaczy czary, może. Zagramy sobie tamto i damy mu boską tarczę. A co może jeszcze ten? 3 do ataku. To jest mocny, ja bardzo ofensywny taunt. Dobrze, że nie ma szarży, nie? Co ja tu mnie mogę mieć? Hmm. Już się bałem, że zagrasz mi tego robaka, który zabija kreatury, jak dostają obrażenia. No wiesz co, fajnie by było, tylko że on kosztuje 9, nie? Nie dałbym rady tego. Nie, tego drugiego. Za 7 jest taki 4 na 2. Aha, tak, masz rację, no ale nie mam go niestety. No, co ja tu wyczaruję, no? Tyle co nic. Nie, no to już było, wiesz, tu nic nie mogłem zrobić. Ot, pomyślałem, że sobie postrzelam z palca. Jezu, drogi. Dobra, nie będziemy kombinować. No nie wiem, czy ja miałem jakiekolwiek szanse gdzieś. Czy chociaż przez chwilę miałem w tym deku jakąś taką, wiesz, okazję, którą przegapiłem. No nic, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie z tego smutnego padołu, w którym teraz się znalazłem. Dziękuję ci, Mateusz, bo mi cholernie miło. Na pewno jeszcze zagramy wiele razy. Ja również dziękuję, bardzo fajnie się grało. Trzymajcie się, hej. Pa, pa!